Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o chorym świecie i chorym Kościele, nawiązując do materiału pana Tomasza Samołyka, jak uratować Kościół. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że gdy mówię, że świat i Kościół są chore, to nie mam na myśli tego potocznego znaczenia tego słowa, to znaczy, że są złe. Mam na myśli to zupełnie dosłowne znaczenie tego słowa, czyli, że coś zasadniczo funkcjonalnego, zasadniczo dobrego jest w jakiś sposób uszkodzone, w jakiś sposób funkcjonuje nie tak, jak powinno, tak jak chory organizm, który sam w sobie jest dobry, ale jednak coś go tam od środka drąży, czy to jakieś bakterie, wirusy, czy jakieś zapalenie, coś tam sprawia, że ten organizm nie może funkcjonować tak, jak powinien i jest właśnie chory. To porównanie dosyć dokładnie opisuje stan tego świata po grzechu pierworodnym, ale jak najbardziej można w ten sposób opisać również stan obecny, stan Kościoła. Kościół, który z jednej strony jest Kościołem świętym, jest oblubienicą Pana naszego Jezusa Chrystusa, święty jeśli chodzi o swój cel, jeśli chodzi o założyciela, jeśli chodzi o środki, natomiast święty również jeśli chodzi o naukę, ale już jeśli chodzi o konkretną, praktyczną hierarchię i konkretne realizacje tych ideałów, to jak najbardziej należy powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem Kościoła, a więc z pewną chorobą Kościoła. Pan Tomasz Samołyk w swoim materiale Jak uratować Kościół, nawiązującym do serii Opium Ojca Szóstaka, stąd też moje dodatkowe zainteresowanie tym materiałem, bo również komentuję te filmy. W tym materiale pan Tomasz Samołyk zwraca uwagę na moim zdaniem bardzo ważną rzecz w całej dyskusji, cenny głos w tej sprawie. Otóż łatwo można skupić się na szukaniu makro rozwiązań, mówi pan Tomasz Samołyk, czyli tu trzeba coś w Kościele naprawić i tu, a jednocześnie zapomnieć o mikro rozwiązaniach, to znaczy o tych konkretnych rozwiązaniach, które ja mam konkretnie, codziennie do zrobienia. Używa on tutaj tej sceny ewangelicznej Marii i Marty, Marta, która krząta się przy licznych posługach i Maria, która siedzi u stóp Pana Jezusa i Go słucha. Marta robi wyrzut Panu Jezusowi w zasadzie, to znaczy Marii, ale do Pana Jezusa mówiąc: Panie Jezu, czy jest Ci obojętne, że Maria mi nie pomaga? Parafrazuję. I na to Pan Jezus odpowiada: Marto, Marto, troszczysz się o tak wiele, o potrzeba niewiele albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą część i ona nie będzie jej odebrana. Ta najlepsza część, trwanie przy Jezusie, rozmowa z Nim, ta żywa łączność z Panem Jezusem. To jest ta najlepsza część i to faktycznie jest najważniejsza część odnowy Kościoła. I być może o tym często zapominamy, gdy dyskutujemy właśnie o takich, jak to pan Samołyk nazwał, makro rozwiązaniach. Dyskutujemy tutaj, należy zmienić tutaj, należy coś poprawić, a jednocześnie być może nie wybrzmiewa to wystarczająco, że najważniejsze jest, żebyśmy my nas samych naprawiali. Dlaczego to jest najważniejsze? Bo my jesteśmy częścią Kościoła. Im Kościół więcej będzie miał osób świątobliwych, tym więcej łask będzie pompowanych do Kościoła, bowiem to na mocy świętych obcowania, to zależnie od tego, ilu jest w Kościele świętych, świątobliwych, pobożnych osób, im więcej ich jest, tym więcej łask może przepłynąć przez Kościół. Oni wysługują kolejne łaski, dają dobry przykład. Są jak te arterie, które prowadzą łaski do Kościoła. Dlatego my musimy zadbać przede wszystkim o to, żebyśmy byli takimi właśnie arteriami, żebyśmy prowadzili tą Bożą łaskę dalej. I bez tego wszelka działalność na zewnątrz, to krzątanie się Marty, bez tego nic nie znaczy. Musimy sobie niejako jednoczyć tą Marię i Martę. Punkt ciężkości będzie zależał od powołania konkretnego człowieka, ale każdy musi niejako zjednoczyć te dwie funkcje. Samo krzątanie się, sama próba z czegokolwiek zrobienia w Kościele, naprawy Kościoła, bez tego elementu Marii, czyli bez tego skupienia, trwania przy Panu Jezusie, przede wszystkim, na pierwszym miejscu. Bez tego
to wszystko nic nie znaczy, a może nawet bardzo wiele zaszkodzić. I to jest bardzo słuszna, bardzo cenna uwaga, o której nigdy zapomnieć nie należy i być może w tych moich materiałach komentujących okiem Akwinaty, być może wybrzmiewa to trochę za mało faktycznie, dlatego że one skupiają się właśnie na tym, co się dzieje, na różnego rodzaju myślach, jak należałoby zrobić, żeby w Kościele było lepiej. Myślę, że w tych materiałach bardziej pobożnościowych, jak w kazaniach czy w katechezach, jest to obecne, natomiast faktycznie warto na to zwrócić uwagę również w tych takich, powiedzmy, typowo komentujących, typowo debatujących materiałach, jak właśnie okiem Akwinaty i właśnie dlatego to teraz czynię. Zwracam na to uwagę, że w zasadzie ta myśl jest już zawarta w tym, co wielokrotnie mówiłem w moich propozycjach. Otóż, gdy mówię o tym, że aby naprawić Kościół, potrzebujemy powrotu do tradycyjnej teologii i do tradycyjnej dyscypliny, to w dużej mierze to właśnie mam na myśli. Tradycyjna teologia jest teocentryczna, ukierunkowana na Pana Boga. Tradycyjna liturgia jest ukierunkowana na Pana Boga. Tradycyjna pobożność, ascetyka i mistyka sprawia, że człowiek walczy ze swoimi wadami po to, aby ukierunkować się na Pana Boga. Tradycyjna duchowość nie skupia się na człowieku, jego uczuciach, emocjach, wspólnocie, a prowadzi go do Pana Boga. A więc jak najbardziej właśnie promowanie tradycyjnej duchowości jest tym ukierunkowaniem człowieka, wprowadzaniem go na te tory właśnie Marii, która siedzi u stóp Pana Jezusa i go słucha. Także bez wątpienia już to jest gdzieś tam zawarte w tym, co mówię, ale może nie jest to wcale oczywiste. Gdy mówimy o tradycyjnej dyscyplinie, o tym, żeby do Kościoła na nowo wprowadzić dyscyplinę, to dokładnie to mamy na myśli. My w Bractwie Świętego Piusa X, podążając za wielowiekową tradycją Kościoła, prowadzimy życie wspólnotowe, które bardzo sprzyja właśnie temu, żeby trwać przy Panu Jezusie. Mamy bardzo uregulowany plan dnia. Wstajemy o tej samej porze, modlimy się o tej samej porze, mamy wspólną modlitwę brewiarzową, rozważanie, mszę świętą, później znowu w ciągu dnia modlitwa brewiarzowa, msza święta wieczorna, różaniec, kompleta. To jest sposób życia, to życie wspólnotowe i właśnie tradycyjna dyscyplina, która wprowadza pewien porządek po to, aby ukierunkować człowieka na Pana Jezusa, aby zgromadzić go na modlitwie, po to, aby pomóc mu walczyć z jego wadami. To jest właśnie tradycyjna dyscyplina i właśnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy faktycznie wziąć w karby to współczesne duchowieństwo po to, aby ukierunkować je na Pana Jezusa. I to nie jest w żaden sposób obraźliwe, że potrzeba kogoś wziąć w karby, żeby go na Pana Jezusa ukierunkować. Człowiek po prostu tego potrzebuje. Jesteśmy tego rodzaju stworzeniami, że łatwo jest nam się tak rozłazić, że jak człowiek nie ma takiej pewnej dozy dyscypliny, samodyscypliny, czy dyscypliny, która jest gdzieś tam nałożona z zewnątrz, a jest jednocześnie dobrowolna, to znaczy człowiek faktycznie ją wybrał i faktycznie chce za nią podążać, bo inaczej to oczywiście nic nie daje, ale bez odpowiedniej dozy dyscypliny człowiek ma tendencję do tego, żeby bardzo łatwo gdzieś tam zajmować się wszystkim innym, niż tym, co faktycznie jest trochę trudne, ale konieczne. Modlitwa wcale nie jest taką prostą czynnością. Łatwiej jest siedzieć w internecie, w smartfonie, łatwiej jest zamiast właśnie pójść przed tabernakulum i się pomodlić, to łatwiej jest gdzieś tam, to później, to jeszcze tutaj sobie coś sprawdzę, coś zobaczę. Dlatego bardzo potrzebna jest właśnie tradycyjna dyscyplina. Z jednej strony również po to, bo to jest pewien porządek, to jest pewien nadzór, również po to, żeby faktycznie lepiej pilnować, czy nie mamy wśród duchowieństwa osób, które tam być nie powinny, które mają jakieś ziemskie motywacje albo wręcz zbrodnicze motywacje. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt, tradycyjna dyscyplina sprzyja temu, żeby faktycznie ludzie ukierunkowali się na Pana Boga, żeby gromadzili się na modlitwie, żeby trwali w duchu modlitwy, żeby trwali w skupieniu, żeby przede wszystkim domy, gdzie żyją osoby duchowne, czy to są klasztory, czy to są plebanie, żeby one były takimi bastionami życia wewnętrznego. Żeby to było, potrzebujemy właśnie tradycyjnej dyscypliny. A więc, żeby Maria mogła trwać u stóp Pana Jezusa, żeby Kościół mógł trwać u stóp Pana Jezusa, duchowieństwo musi trwać u stóp Pana Jezusa, bo duchowieństwo ma tego uczyć wiernych. Żeby duchowieństwo mogło to robić, potrzebujemy, żeby te domy były takimi właśnie bastionami, żeby one broniły się przed duchem tego świata. A żeby to było, potrzebujemy
tradycyjnej teologii, która o tym przypomina i Boga stawia w centrum. Potrzebujemy tradycyjnej liturgii, która również o tym przypomina, Boga stawia w centrum i uczy nas opierać się przed pokusami tego świata. I potrzebujemy tradycyjnej dyscypliny, tradycyjnej duchowości, która właśnie tego człowieka uczy. Dlatego gdy mówimy o tym, że potrzebujemy tego powrotu do tradycji, to mówimy właśnie o tym. Mówimy o powrocie do teologii ukierunkowanej na Pana Boga, mówimy o powrocie do bastionów, które bronią się przed duchem tego świata, czyli duchem w zasadzie bezpośrednio grzesznym, po to, aby trwać u stóp Pana Jezusa. I tego faktycznie bardzo potrzebujemy, dlatego ta uwaga Pana Samołyka uważam, że jest bardzo trafna, bardzo potrzebna i wbrew pozorom być może jest ona bardzo spójna z tym, co ja mówię w innych moich materiałach. Pan Tomasz Samołyk cytuje tam pana Marcina Zielińskiego. Ja myślę o sposobie działania, nauczaniu, duchowości pana Zielińskiego, to można sprawdzić w materiale Modlitwa o uzdrowienie, ratunek czy zagrożenie, także zachęcam do zapoznania się z nim. Tutaj na pewno nie jestem entuzjastyczny, jeśli chodzi o tego rodzaju pobożność. Uważam, że tutaj jest poważny błąd w tym materiale. Odniosę się jeszcze bardzo krótko do ojca Szustaka i jego nowego opium. Wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj oddzielnego materiału. Opium numer 6 poświęcone majątkom, pieniądzom w kościele, gdzie ojciec skarży się na to, że mamy połączenie sakramentów i finansów. Jest to moim zdaniem materiał dosyć mało istotny. Ojciec mówi tam dosyć dziwne słowa. Może to kieruję teraz do różnych księży, którzy pewnie będą to oglądali. Na pewno jest paru księży, którzy tutaj przyszli, bo im powiedzieli wierni, zobacz, tam znowu Szustak te głupoty gada. I pewnie jakiś ksiądz to włączył, żeby sobie zobaczyć i znowu potem powiedzieć, że jestem głupi. Ale może teraz, proszę księdza, może to usłyszysz. A zdobądź się na taką odwagę. Nawet jeżeli to jest prawnie kanonicznie niemożliwe w Kościele, chociaż ja tego nie potrafię pojąć. Przestań pobierać jakiekolwiek ofiary za mszę świętą. Wiem, niektórzy księża pukacie się pewnie w czoło i mówicie, chłopie, z czego będę żył? Naprawdę masz taką małą wiarę w Boga? Które jakby poddają wątpliwość, czy on faktycznie chciał tej dyskusji, o którą tak bardzo prosił. Bo tutaj jakby wybrzmiewają jakieś pretensje, że ktoś go tam cały czas komentuje. Jest to dla mnie trochę zaskakujące. Rozwiązanie, zupełnie ta prośba jest nie na miejscu, to nie jest rozwiązanie, które ma wprowadzić jakaś jedna pojedyncza osoba. To by, gdy mamy już ustalony jakiś system działania, w jaki sposób Kościół się utrzymuje, to nie może to być pojedyncza jednostka, która wyłamuje się i wprowadza jakąś tam zmianę. Jest to moim zdaniem dziwna zachęta. Zasadniczo, moim zdaniem, wystarczyłoby w tej sytuacji, to znaczy, żeby to uregulować, wystarczyłaby prosta regulacja. Wewnątrz kościelne prawo absolutnie nie wolno wymagać jakiejś kwoty minimalnej przy ofiarach. Wydaje mi się, że taka prosta regulacja. Nie wolno domagać się minimalnej ofiary, jakiejś konkretnej kwoty za jakieś minimalnej kwoty za konkretny czy to ślub, czy no, za konkretne wydarzenie duszpasterskie, czy za odprawienie mszy świętej w konkretnej intencji i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że u nas w Bractwie Świętego Piusa X tak to właśnie działa, to znaczy ja zawsze tak postępowałem, jeśli chodzi o tą minimalną kwotę i z tego co wiem, moi współbracia również tak robią i wydaje mi się, że tak to działa i że nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu, także trochę mi się wydaje, że tutaj ojciec Szustak robi dużo hałasu o nic, to znaczy problem faktycznie w tej chwili jest, ale moim zdaniem właśnie ten problem wynika z mnóstwa innych problemów, o których mówiliśmy już wcześniej, to znaczy ogólnie ze światowego ducha, stanu duchownego, który gdzieś tam na tym się skupia, co ludzi gorszy i co później powoduje, że jest tak, a nie inaczej. Myślę, że to jest problem, a nie akurat, że zostało to w ten, a nie w inny sposób rozwiązane. Wracając do samego początku, pamiętajmy o tym, że właśnie jak ta Maria, trwając przy nogach Pana Jezusa, trwając u Jego stóp, właśnie w ten sposób stajemy się takimi jasnymi elementami tego chorego świata i również chorego Kościoła. W tym znaczeniu tego słowa, o którym już mówiłem. Jasnymi elementami, które dają światło, a światło pokazuje drogę i daje ciepło.
pokazuje, wskazuje, jak należy żyć, a jednocześnie ciepło daje życie, daje siłę. Ciepło jest obrazem miłości. I tak działa faktycznie dusza, która jest blisko Pana Jezusa. To nie jest taki poetycki obraz, to jest ścisła teologia. Ojciec Woloniecki mówi, że życzliwość i radość są termometrem miłości do Pana Boga, bo człowiek, który kocha Pana Boga naprawdę, jest z Nim zjednoczony, on jest szczęśliwszy, jest zjednoczony z Panem Bogiem i wtedy to jego szczęście rozlewa się na zewnątrz i jest najlepszą apologetyką, najlepszą obroną wiary. A więc trwajmy u stóp Pana Jezusa, aby być naprawdę takimi świetlanymi elementami tego świata i Kościoła, rozprzestrzeniającymi łaskę, rozprzestrzeniającymi Boże życie i wtedy nasze działanie będzie przynosiło też te pożądane, dobre owoce. Wtedy zrobimy w zasadzie to, do czego jesteśmy powołani. Każdy człowiek jest powołany, żeby być właśnie takim świetlanym elementem, to znaczy, żeby rozświetlać drogę i dawać to ciepło, które daje życie. Życie przede wszystkim tutaj w kontekście tego życia nadprzyrodzonego zjednoczenia z Panem Jezusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.